Państwa, dzisiaj do punktów SDG, a jestem już, proszę Państwa, w punkcie numer 4. Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie opinii do zamierzenia inwestycyjnego na działkach 80/1527 obręb 13 ulica Piwna. Proszę bardzo. No tej też uchwały Państwu nie będę czytać, uzasadnienie jest tak, uważamy, że nie jest zastosowane zamierzenie parametrami wysokości do rozbudowanych oficyn do sąsiednich budynków. Tutaj uwaga, to jest już nie pierwsza UZ-ka i wprawdzie ona jest troszeczkę mniej ma parametry sztenniejsze, to mogę Państwu tak dla drogich podać. W starej była mowa o dobudowie od kondygnacji zachodniej oficyn zachodniej od dwie kondygnacji, nowej jest o jedną, w starej było wschodniej o cztery, w nowej jest o trzy. W starej miała być większa ilość kondygnacji od frontu. No i miała być znacznie wyższa o ponad 2 metry, czy nawet ponad 3 metry. No niemniej jednak uznaliśmy, że dalej jest to parametry dla nas zbyt wysokie, no i tak komisja uważa, dlatego jest tutaj opinia negatywna. Dziękuję. Jest poprawka to ma pana Tomasza Kołodziejskiego, jest rozumiem konsekwentna z poprzednią uchwałą w tej sprawie. Zarząd już też nie dozwolował, jest to poprawka numer 4. Paragraf 2 staje się paragrafem 3, a paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Wnioskuje się o zawieszenie do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zawodowych przedmiotowej inwestycji w związku z procedowaniem miejscowego planu zagospodarowania obszaru stale pod górze Limańskiej. Jako, że ja wniosłem poprawkę, to dwa słowa w tym temacie. Mianowicie, oprócz tego jestem stroną w postępowaniu administracyjnym przy udawaniu WZ-ki, ponieważ graniczymy murem i tam jeszcze parę innych ludzi. Dostałem powiadomienie i stąd wypadałoby wsparcie dla Biura Planowania Przestrzennego, niezależnie od wszystkiego. Oczywiście, że negatywnie Biuro Planowania Przestrzennego oceniło nawet tą drugą wystąpienie drugiej UZ-ki, uzasadniając bardzo wiele punktów, wyszczególniając, że jest to niezgodne z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie niezgodności? Niezgodności, no ja w tej chwili powiem, zasadnicze, które wynikają z wjazdów i wyjazdów, które w ogóle nie są miejscowy plan, zupełnie co innego pokazuje. Jest to oczywiście zakwestionowane, więc ja sądzę, że utrzymanie tego, jak gdyby tej linii, no i chyba potwierdzenie, bo jak się nie w postaci rzeczy, wypadałoby się, gdybyśmy zastosowali to samo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana Tomasza Kołomyńskiego? 17 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta i głosujemy uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały do druku nr 4 wraz z przyjętą poprawką? 17 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwałę do druku nr 4 wraz z przyjętą poprawką.